you wanna be. But it's not for the fight that you play. Then you must go all the way. Dziesięciolecie MacBooka Air i wreszcie mamy nowy model. Zapraszam na rozpakowanie oraz pierwsze wrażenia z użytkowania i styczności z nowym MacBookiem Air z wyświetlaczem Retina. Za użyczenie samego MacBooka bardzo dziękuję Cortland, a dokładniej chłopakom z salonu we Wrocławiu. Pozdrawiam Was panowie serdecznie. Przechodząc do rzeczy. Nowy MacBook Air jest kompletnym odświeżeniem dotychczasowej linii, którą znamy od 2008 roku. Nie oszukujmy się, ten pierwszy MacBook Air, zaprezentowany bodajże jakoś w styczniu 2008 roku, po części zrewolucjonizował branżę. To był jeden z najbardziej popularnych i najlepiej sprzedających się MacBooków z portfolio Apple. Natomiast czas biegnie do przodu. No, zazwyczaj nie do tyłu. Dlatego też trzeba było odświeżyć tę linię i wreszcie doczekaliśmy się tej nowej pod względem stylistycznym, wizualnym i co najważniejsze posiadającym ekran Retina linii Air. Dobrze, zacznijmy od samego początku. W skład opakowania wchodzi sam MacBook Air, bo jakżeby inaczej, zasilacz USB typu C o mocy 30 W oraz przewód zasilający również USB typu C o długości 2 metrów. Samo urządzenie uległo, tak jak powiedziałem, gruntownej przebudowie. Po raz pierwszy w historii MacBooki Air nie są dostępne tylko w jednej wersji kolorystycznej, ale w trzech, nawiązując do 12-calowych MacBooków. Mamy wersję omawianą dzisiaj podczas materiału Space Gray, mamy Silver oraz mamy Gold. Główna zmiana, poza oczywiście zmniejszonymi ramkami, poza zaimplementowaniem portów dwóch USB typu C z lewej strony oraz gniazda jack 3,5 mm, przede wszystkim mamy nową klawiaturę nawiązującą do 12-calowych MacBooków oraz MacBooków Pro. Podejrzewam, że osoby przesiadające się ze starszych MacBooków Air będą potrzebowały ten dzień, dwa, trzy, nawet do tygodnia, aby przestawić się na ten rozkład klawiszy, na ten skok klawiszy. Jednak z doświadczenia wiem, że będziecie w stanie ją zaakceptować, tym bardziej, że jest niesamowicie wygodna. Najważniejszy i tak jest ekran. Ekran w mocnym stopniu nawiązujący do nowych MacBooków Pro. Natomiast różnica pomiędzy ekranami w MacBookach Pro a nowych MacBookach Air to brak trzucą oraz jasność ekranu mamy tutaj na poziomie 300 nitów, a nie 500 jak mamy w MacBooku Pro. Natomiast ekran naprawdę bardzo dobry, IPS z podświetleniem LED o przekątnej 13,3 cala w natywnej rozdzielczości 2560x1600 pikseli, co daje nam zagęszczenie pikseli wynoszące 227 ppi. Obsługiwane rozdzielczości w zależności od naszych preferencji. Natywne, tak jak powiedziałem, 2560x1600, ewentualnie 1680x1050, 1440x900, czyli to, co mieliśmy w dotychczasowych MacBookach Air, oraz ta najniższa, 1024x640, raczej nikomu nie polecam. Jeżeli chodzi o proporcje ekranu, 16:10. Urządzenie posiada zintegrowany czytnik Touch ID, dzięki któremu możemy odblokowywać nasze urządzenie bez wpisywania hasła, dzięki któremu możemy akceptować transakcje w App Store. Za wydajność podstawowego modelu odpowiada dwurdzeniowy procesor 8 generacji Core i5, taktowany zegarem 1,6 GHz, w buście osiągający prędkość 2,6, dodatkowo 8 GB RAM. W zależności od wersji, jaką wybierzemy, możemy ją rozbudować o kolejne 8 do 16 GB. Podstawowy model posiada dysk SSD o pojemności 128 GB. Mamy oczywiście możliwość zmiany konfiguracji na 256, 512 bądź naprawdę bardzo duże 1,5 TB pamięci SSD, choć wiadomo, że ta cena i tak będzie sukcesywnie rosnąć. Natomiast jeżeli chodzi o baterie, bo to z nich słynęły MacBooki Air, jest według zapewnień Apple lepiej niż dobrze. Ja jeszcze na pewno o niej się super dokładnie w praktyce nie wypowiem, bo jest to mój pierwszy dzień użytkowania tego sprzętu, natomiast za kilka dni w porównaniu z moim prywatnym MacBookiem Pro 13-calowym z Touch Barem na pewno na ten temat się wypowiem. Według Apple do 12 godzin czasu pracy bezprzewodowego przeglądania internetu, do 13 godzin odtwarzania filmów w iTunes. W porównaniu do Era tutaj o dodatkową godzinkę Apple nam dołączyło. No, w teorii wychodzi to bardzo dobrze, jednak mając styczność nie raz, nie dwa z MacBookami Air,
śmiem twierdzić, że jak najbardziej ten wynik będzie realny. Urządzenie jest bardzo cieniutkie, tak jak powiedziałem, bardziej nawiązuje swoją stylistyką do 12. Masa urządzenia też troszeczkę zmalała z 1,35 kg w dotychczasowych MacBookach Air 13-calowych do 1,25 aktualnie w tym modelu. Szerokość urządzenia to niecałe 30,5 cm oraz grubość w tym najgrubszym miejscu to zaledwie 1,56 cm. Układ graficzny zintegrowany UHD Graphics 617, który daje możliwość obsługi zewnętrznych kart graficznych eGPU poprzez port Thunderbolt 3. Tak jak powiedziałem, mamy dwa takie porty po lewej stronie oraz złącze słuchawkowe po prawej. No nic, moi drodzy, ja zabieram się za testowanie sobie tego urządzenia. Za parę dni, tak jak obiecałem, przygotuję dla Was porównanie. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego MacBooka Air i chcielibyście, abym odpowiedział na nie w najbliższym porównaniu, to sekcja komentarzy należy do Was. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie za poświęcony czas na obejrzenie tej krótkiej prezentacji. Widzimy się lada dzień w recenzji OnePlusa 6T, a później, tak jak obiecałem, w weekend porównanie MacBooków Air i Pro. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, see ya!